że jedynym namaszczeniem, o którym wiem, które otrzymałem, było namaszczenie podczas chrztu i podczas bierzmowania, gdzie na mocy sakramentu chrztu i na mocy sakramentu bierzmowania tak naprawdę robię to, co robię. Jestem świadectwem, jestem świadkiem. Ksiądz biskup podczas bierzmowania wysłał nas wszystkich do tego, byśmy składali świadectwo i czynili to w mocy Ducha Świętego. Więc cała moja posługa jest oparta o sakrament chrztu i bierzmowania i stąd bierze swoją moc. Pomyśl, ile rzeczy na co dzień pomijasz, ile rzeczy twój mózg uznaje za nieistotne. Że no zapytano Marcina, co prawda, jakie on przyjął namaszczenie i Marcin powiedział, że jedyne namaszczenie, jakie przyjął, to przyjął namaszczenie w chrzcie i w bierzmowaniu, co nie? Ale oni mówią, no ale wystarczyło przecież, że był w jakimkolwiek kontakcie i że dotknął w ogóle tam kogoś na tych spotkaniach, to namaszczenie na niego przeszło i on nawet nie wie, że przeszło. Przestałam jeździć na spotkania wspólnoty, dlatego że dowiedziałam się o powiązaniach lidera i osób, które posługują z nim, że mają powiązania z osobami z Toronto Blessing i po prostu wystraszyłam się, że tak naprawdę to przechodzi, tak? Moi drodzy, to jest absolutnie herezjastyckie, czy jak tam to nazwać, podejście do wiary katolickiej, która się nazywa magia. First heard about this man, Rodney Howard Brown, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter, or he would wave his hands at people and this laughter would overcome them, or shaking, or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. Here's Rodney Howard Brown imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest Word of Faith prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing himself, and he took it into the Vineyard movement. Now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland, came down, and just weeks later God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. And we have here tonight Randy Clark, and I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter, and you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church, and so it became known as the Toronto Blessing, went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about, people falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their head shaking back and forth, people even roaring like lions, people making animal noises. You know, this stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. So what were some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy and the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal to the church, was what took place in Toronto, Canada. So it's no surprise that Todd Bentley invited the founder of the Toronto Blessing, Randy Clark, to minister at this new revival. I see some of you already, the power of God is like 110. God, make it 220.
Now thousands and thousands of leaders and Christians were coming to Lakeland from all over the world to get an impartation of the Spirit. Świat to tylko nieskończona ilość kropek. I każda z tych kropek jest ze sobą połączona. And in the name of Jesus, I bless the people that are standing, and I pray what you have done in the past, you'll do again. I pray that what you have done in the past, you'll do again. We pray in the name of Jesus that the fire would fall. Your Holy Spirit of creativity would come upon them. God, we pray for the electricity of God to go in them. We bless them. And now we say, Holy Spirit, come. All right, you can start praying for whoever you see God's touching. Człowiek ma tą niesamowitą umiejętność łączenia faktów. Widzi A, widzi B i zastanawia się, czy A jest połączone z B, albo czy A może być połączone z B. Receive His love. Przyjmij Jego miłość. Receive His power. Przyjmij Jego moc. Ci powiedział, że jedyne namaszczenie, jakie przyjął, to przyjął namaszczenie w chrzcie i w bierzmowaniu, co nie? Dzięki Ci, Panie. W chrzcie i w bierzmowaniu, co nie? Jeszcze pomnóż. Pomnóż swoje namaszczenie. Fale miłości. Że jedynym namaszczeniem, o którym wiem, które otrzymałem, było namaszczenie podczas chrztu i podczas bierzmowania. Więcej, Panie. Więcej, pomnóż swoje namaszczenie.
więcej. Pomnóż swoje namaszczenie. Więcej. I po prostu wystraszyłam się, że tak naprawdę to przechodzi, tak? Przecież, że był w jakimkolwiek kontakcie i że dotknął w ogóle tam kogoś na tych spotkaniach, to to namaszczenie na niego przeszło i on nawet nie wie, że przeszło. Nie? Widzisz kogoś dotkniętego mocą Bożą? Dotknij się go, przejdzie na ciebie. Skała, buczy hieną. Look right here, see the power on this beat? Widzisz, jak moc dotyka tamtych ludzi? Tam właśnie. It's all right to look. W porządku, można patrzeć. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland came down, and just weeks later God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. Release your anointing. Uwalnij swoje namaszczenie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Release your anointing. Uwolnij swoje namaszczenie. Napełnij. Baptize them. In the name of Jesus. Ochrzcij. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Fill them afresh, oh God. Napełnij ich na nowo, Panie. Napełnij ich na nowo. Fill them afresh. Napełnij ich na nowo. Team, help pray for everybody except the key leaders. I want yes, yes. Dotkniętego mocą Bożą, dotknij się go, przejdzie na ciebie. Put your hand on it. Look right here, see the power on this beat? Widzicie, jak moc dotyka tamtych ludzi? Tam właśnie. It's all right to look. W porządku, można patrzeć. Put your hands on it. Dotknijcie jej. Put your hands on it, watch what happens, right there, look. Look, look. It's like electricity. To jak elektryczność. It's going right through. Przechodzi przez nich. W tej chwili. More. Więcej. You want it? Chcecie tego? You want it? Just touch it. Dotknij. Touch it. Dotknij go. Wyciągnij rękę, dotknij go. Yeah. Tak. More. Give it more. Panie. Let the anointing come. Niech przyjdzie Twoje pomazanie. More. Więcej go. More. Więcej, Panie. More power. Więcej mocy. More power. Let the anointing come. Więcej mocy, Panie. Anoint them for ministry. Pomazuj ich do służby. Now the basic question that we're asking in this documentary is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a kundalini awakening, and amazingly, it is exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing.
Now this all began with Rodney Howard Brown imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard Brown had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these kriyas. You see this woman involved in the New Age movement, she's walking along exhibiting these kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings and fusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. I hope you can see that all these different ministries and streams are really one big movement, united by this strange anointing that they started spreading everywhere in the 1990s, and still they spread it today. Od 25 lat, czyli od momentu, to chyba około 25 lat, od momentu, kiedy było Toronto Blessing, całe to wydarzenie, episkopat kanadyjski nie wydał żadnego oświadczenia ani żadnego dokumentu na ten temat. Gdzie episkopat, który jest najbardziej powołanym organem do tego, żeby oświadczać jakiekolwiek rzeczy, wydawać na terenie swojego kraju oświadczenia, tego przez 20 parę lat nie zrobił. Ja mam w sercu pokój, ja przebaczam zawsze, kiedy jest coś trudnego, zresztą sam tego uczę i sam w ten sposób chcę żyć. Tego oczekuje od nas Pan Jezus. Także naprawdę błogosławię Was z całego serca i nie mam do Was ani trochę żalu. Myślałem, że tutaj miałeś łączyć kropki.